Hejo, mi się pusia. Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Tarkowa. Tutaj niestety ja jestem na trybie offline. Chciałem mniej więcej sobie z wami pogadać. Jak widzicie, gierka chodzi mega płynnie. Mega, dosłownie. Udało mi się ogarnąć ustawienia na kompie. A raczej pogrzebałem sobie w ustawieniach tam systemowych. To okazało, że miałem jedną opcję włączoną, a raczej zablokowaną odnośnie wydajności. No i odblokowałem sobie ją i włączyłem, że tak powiem, na maksa. I teraz nie dość, że jeszcze OBS, jakie gierki chodzą na najwyższych obrotach bez praktycznie żadnej przycinki. No jeżeli na przykład gra jest na SSD-ku, no to chodzi bez przycinki, ale na przykład jeśli mam na tym drugim dysku na HDD-ku i potrzebuję do ładowania obiektów, na przykład tak jak na tamtej wieży, tak jak to było w Ikarusie dzisiaj na streamie, no to będzie tam będą tam lekkie przycinki, bo jak nie jest na SSD-ku, nie? Ale tak jak widzicie na ekranie, jest mega płynnie, nigdy tak wcześniej nie było. Jestem naprawdę ostro zadowolony, żeby nie... bo nie chcę za bardzo przeklinać. Tak się jaram tym. Myślę, żeby nie wrócić do nagrywek z Tarkowa. Tak czy siak, do Tarkowa mam zamiar wrócić jakoś po wipe, ale myślałem, że może teraz będę latał sobie na grubo. Po prostu robił sobie takie questy zwykłe. Tam podokańczał i po wipe zacznę z powrotem. Wiecie, nowy wipe, nowe granko, nowe robienie misji, jakieś poradniki, coś takiego ponagrywać. I myślę, żebym może postreamować, bo w środę mam wolne od swojej roboty. I myślę, żeby walnąć streama z Tarkowa. Zobaczcie, jak to płynnie chodzi, naprawdę. Jak nigdy dotąd. Mogę jeszcze nawet wpisać FPS 1. Jest naprawdę grubo, nie? Widzicie na górze, w prawym górnym rogu jest FPS-ów. Ja nawet nie miałem tyle wcześniej. Poważnie wam mówię. Ja mam tylko tekstury na wysokie. Resztę mam wszystko na low. Mam ustawione tak, jak miał ustawione pestyli. I wcześniej miałem mniej więcej się około 40 FPS-ów. Mówię całkiem szczerze. 40-50 to jest max FPS-ów. Teraz po odblokowaniu sobie tych ustawień mam dokładnie tyle. I mi to w zupełności wystarczy, jeśli chodzi o Tarkowa. Bo to naprawdę mega płynnie chodzi. Całkiem inaczej mi się gra. Zagrałem sobie parę meczy w Tarkowie. Tak dla przypomnienia, oczywiście poszedłem z kawem, później tutaj sobie piłem sikiem. Ale no, jest mega różnica, naprawdę mega. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać na Lighthouse'ie, bo tam to jest jedna mapa, na którą nie wchodziłem po zmianie ustawień tych systemowych. Nie wiem, jak to tam będzie, ale skoro tutaj chodzi już lepiej, też lepiej oczywiście, no to kurde, tam myślę, że będzie o wiele lepiej niż wcześniej, bo tam po długim czasie, na przykład jak też zapisywałem nagrywki i tak dalej, to musiałem resetować po dwóch, trzech grach Tarkowa. I Piotrek jest tego świadkiem. Pozdrawiam Piotrka, serio. Piotrek jest tego świadkiem, że musiałem resetować gierkę po dwóch, trzech grach, bo już mi tak cięło, że to po prostu masakra, mimo że Tarkowa mam na SSD-ku. Więc wiadomo, Tarkow ma kiepską optymalizację. Mówimy tak. Kurde, brakowało mi tego. Grając w Modern Warfare i tam na multi, i tutaj na DMZ-cie, to tak powiem wam, że brakuje mi trochę tego Tarkowa. Naprawdę brakuje mi tego Tarkowa, tego składania, modyfikowania broni, tutaj tej zabawy. Bo DMZ nie ma opcji, nie jest nawet za grosz taki podobny w zasadzie jak Tarkow. Nie ma takiej opcji, nie? A tak jak mówię, całe szczęście, że udało mi się... Kurde, chcę dużo życia na raz powiedzieć. Jak zwykle będzie mi się plątał język, a jestem za gruby, nie mogę wejść. Wróciłbym z chęcią do Tarkowa, tylko dajcie znać, czy chcielibyście z powrotem zobaczyć odcinki z Tarkowa. Postaram się jak najlepiej, jak najwięcej tego powrzucać, nie? Mówię, streamy, nagrywki, teraz lecę z OBS-a, bo Nvidia nadal szwankuje, nie wiem, czasami sama Nvidia, ten Shadowplay,
nadal szwankuje. Nie jestem w stanie go naprawić, plus wychwytuje mi mikrofon z mega szumami. A tutaj mam wszystko świetnie ustawione na Streamlabsie. Plus jeszcze będę tam kombinował z innymi ustawieniami, żeby to było jeszcze lepiej. Popatrzę sobie, jakby tutaj obraz jeszcze nieco podrasować. Na nagraniach jest dla mnie bomba, ale do streamu nie jestem co do końca przekonany, chciałbym mieć lepszy obraz. Wiecie, bardziej taki czystszy, bezpikselowy. Coś pokombinuję i zobaczę, jak to będzie. Najważniejsze jest dla mnie to, że udało mi się w końcu ogarnąć po mega długim czasie. To wszystko chodzi płynnie, nawet podczas transmisji, naprawdę. Chodzi tak, jakbym to chciał. Wiecie, od początku, nie? Bo mam w końcu kompa, no, za grube pieniądze, bo mam kompa od 2016 roku. Ten sam sprzęt, a mam tylko wymienioną kartę graficzną. Bodajże jakieś 2 lata temu ją kupiłem. Albo półtora roku z Tibo. Tibo mi pomagał przy wyborze karty. Więc jestem mega wdzięczny, a po drugie, no tylko kartę wymieniałem graficzną. Bo tamta już była za słaba i mega strasznie się grzała, naprawdę. Nie miałem jeszcze nawet jak jej wyczyścić. Była mega zakurzona to raz, a po drugie, nawet po czyszczeniu nie takim dokładnym, strasznie mega się grzała. Więc dla mnie jest bomba. Mam nadzieję, że będziecie chcieli Tarkowa. Jeśli będziecie chcieli jakieś poradniki z Tarkowa, to też mam nadzieję, że będę mógł dla was jakoś przygotować, oczywiście, jak będziecie chcieli, bym powrócił od tej gierki. Aktualnie czekam na Need for Speed'a Unbound i głównie jak wyjdzie Need for Speed, to będzie więcej materiału właśnie z NFS-a. Z NFS-a na początku. Ale jeżeli właśnie będziecie chcieli z Tarkowa, no to z Tarkowa też będą się pojawiały materiały. Godziny oczywiście 13.30 standardowo. A streamy obstawiam, że bardziej na weekendy, ale jak tylko uda mi się ogarnąć z wolnym terminem, to myślę, że będę was tak jak cały czas informował na Facebooku, czy nawet na YouTubie, na tym kanale społeczności. Chyba to tyle, co chciałem przekazać wam w tym krótkim pogadankowym odcinku, którego dawno już nie robiłem. I dajcie znać w komentarzach, naprawdę. Pamiętajcie o łapce w górę i o komentarzu, bo to mega mi pomaga dla, nie dość, że dla zasięgów, a widziałem już po paru filmach, nawet z Ikarusa to wrzuciłem, mimo że nie było żadnego komentarza. Dużo moich filmów, nie tylko z Daisy, ale z Tarkowa, z Ikarusa, Modern Warfare, wylądowało na głównej. Więc naprawdę wielkie dzięki za starania, za łapkowanie, za zasięgi. I widzimy się w środę. W środę na odcinku. Albo też również na streamie. Tak czy siak, dzisiaj w poniedziałek jest ten krótki odcinek z Tarkowa, informujący. I w zasadzie to tyle. Dajcie też znać, jak wam podoba się nowe intro, które będzie już na stałe. Jeszcze pracuję nad outrem, ale tutaj parę poprawek jeszcze muszę wrzucić, zanim będę gotowy je wrzucić na stałe tutaj, na zakończenie odcinku. Dobra, nie przedłużając, dajcie znać w komentarzach, co ty myślicie, czy chcecie Tarkowa z powrotem. Trzymajcie się, hej hej. Goddamn Ruskies! Say hello to my little friend! Cause we lost everything. We had to pay the price. Soul of rage and fear.